Ale pszczół na hiacyntach. I tak od 2 godzin. Nie wiem, ile tego pyłku czy nektaru tam jeszcze znajdują. Cześć, pasieka gromadzeń. Wielki piątek. Dzisiaj jest ładniejsza pogoda i od razu rów w pasiece się zrobił. Proszę zobaczyć, ile pszczółek ma pyłek. Nie wiem skąd biorą, ale znajdują. Wszędzie jest duży ruch. Jest miało być dzisiaj 13 stopni w cieniu. Jest teraz około 1-12, to może już jest ta optymalna temperatura. No ruch jest naprawdę fajny. Fajnie, że mają ten pyłek. Wszystkie pszczółki bardzo, wszystkich ulach pszczółki ładnie pasują, pracują. Widać też, że się trochę oblatuje pewnie młodej pszczoły. Bo no tutaj jest po prostu w powietrzu ruch niesamowity. Pięknie latają. Dzisiaj ma być trochę wyższa temperatura. Jutro ma być podobnie, ale jutro mają być chmury. Dzisiaj jest słońce, więc myślę, że jutro nie będzie aż takich lotów. No pięknie. Jeden wielki szum na pasiece. Tutaj dałem na talarzyk trochę pyłku. To jest mrożony z tamtego roku, mielony. I widać, jakieś pszczółki są. Nie ma dużego ruchu. Ale widzę, że na fotelu trochę porozsypywały. I nie było teraz 2 godziny. 2 godziny temu to położyłem. Widzę, że chyba trochę tutaj narozrabiały. Ale nic. Niech zbierają. O, proszę zobaczyć, jak gęsto. Będę musiał chyba im pootwierać. Tutaj były podczyszczone dennice, więc nie ma takiej potrzeby, żebym otwierał, ale widzę, że jest taki ruch, że gdzieniegdzie chyba troszkę podsuwam zasuwki. Pięknie. No tak, ale no co, znowu było zimno. Cały marzec, kilka dni może było takich, gdzie pszczółki mogły trochę bardziej popracować, a reszta, no niestety. Fajnie, że ten pyłek znajdują, bo naprawdę dużo teraz pszczółek lata, ale tu ruch. No bo to częściowo oblot jest pewnie. Ja przynajmniej tak podejrzewam, że no nie miały kiedy się oblecieć. Jak robiłem przegląd wcześniej, no to było trochę tego czerwiu. No głównie były jajeczka i krew, czerw odkryty. Tego krytego to były takie na ramce pięść, na dwóch ramkach, na jednej, nieduże takie, nieduże tego czerwiu. No to się wygryzło, może to się oblatuje, a może już z tego, co był wtedy otwarty, wyszły pszczółki, też się oblatują. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie pamiętam dokładnie, który to był dzień, no ale ruch na pasiece jest super. Nie, no chyba nie ma sensu otwierać. Przewiew. No bo ogólnie najmniejsze szparki no to są na tych tutaj dwóch. Ale tutaj były dennice czyszczone, więc pszczółki nie potrzebują za bardzo. Raczej nie będą tam nic czyścić, bo głównie bym otworzył im po to, żeby spokojnie mogły sobie poczyścić. Bardziej w tych, w których nie jest zdejmowana ta dennica. No ja tam im nie czyściłem i nie wszystkie miały porządek w ulach, jak wtedy zaglądałem, co widać na filmiku poprzednim. To były chyba 2 filmiki wcześniej, jak robiłem przegląd. Także no tutaj się dzieje naprawdę.
Rodzinki super latają. Pyłek znajdują. No, na takie widoki się czeka. Szkoda, że tej wiosny jest... taki dzień to jest niecodzienność. Tylko raz na paręnaście dni się pojawia taki dzień, w którym jest taki duży ruch na pasiece. Szkoda, bo powinno być tak z tydzień, dwa, to by naprawdę rozwój tych pszczołek tak poszedł szybko do przodu. No a tak to wiadomo. No. Już jest późno, już jest prawie kwiecień, a... Ciekawi mnie, jak pszczółki... co pszczółki zrobiły z tymi wcześniejszymi jajeczkami, czy ich nie zjadły. No, no i zawsze jak zajdę, to mi cień pada. Nie mam żadnej ochrony, mam nadzieję, że nie dostanę żądła na święta. A przynajmniej nie gdzieś w twarz. A, przybliżenie daje, ale to... Wtedy nie ma ostrości. No, ale proszę zobaczyć. Ile mają pyłku. Pełno pyłku. Czerwony, żółty. I biały. No pełno, no na pewno nie jest pełno. To może przesadnie, ale i tak jesteś zdziwiony, bo ja naprawdę w okolicy nic nie widzę, że kwitło. U mnie nawet wierzba, która jest, jeszcze nie pyli. Ledwo te bazie białe się porobiły, a gdzie do tego, żeby zakwitły, że żółte były. No, widok piękny. Cieszę się, że coś tam jednak znajdują. Pszyłek im się na pewno przyda. U wszystkich dużych ruch. No, a temperatura, jeżeli powietrze jest, nie chodzi tylko o słońce, w słońcu, a jeżeli powietrze jest również wysoka, to cieszy mnie kondycja pszczół, naprawdę. Trochę im otworzyłem jeszcze. No. Tutaj też otworzymy. Bardziej. Tutaj nie trzeba. Tu im otworzyłem. Tu nie trzeba. Tutaj dadzą sobie radę. Tu jest poczyszczone. One sobie dadzą radę. Jak nie czyszczą, to nie będę im otwierał. Nie ma co chłodzić. Tutaj tak samo. Te denice były ściągane, a je fajnie. Tutaj jeszcze otworzymy. Staram się tak podchodzić, żeby nie dostać żądła. O, dobrze, cała ta spadła. Z drugiej strony zobaczę. Później ją założę. Teraz już tam nie będę. Piękny ruch. Ja w tym roku jestem zaskoczony tą siłą, bo zima była długa. Pszczoły super latają. Zobaczymy. W kwietniu się wszystko zacznie. Wszystko się zacznie. Dokładanie ramek. No ja już zwężałem trochę gniazda, ale zacznie się dokładanie. Wytapianie węzy. Węza właśnie przyszła u mnie do koła wczoraj. Niestety nie odebrałem, ale mi prezes zabrał do siebie. W sobotę, jutro albo po świętach podjadę. Kupiłem 2 lub 3 kilo, nie pamiętam dokładnie ile zamówiłem. Jeszcze mam troszkę z tamtego roku. No mam 10 uli. Trochę starych ramek przetopiłem. Jeszcze tu jest trochę takich, które jeżeli będzie na nich jajeczek, ja je wyciągnę, może nie tyle wyciągnę, bo jak będzie pokarm czy pyłek, to ich nie będę wyciągał, ale na sam skraj przełożę, żeby one później przerzuciły jak najbliżej gniazda i te starsze ramki
zabiorę i również przetopię. Na pewno nie jest ich dużo. Większość starych ramek przetopiłem już na jesień. Może tu kilka jeszcze bym znalazł takich, które warto zabrać. Lepiej mieć ładne ramki. Wymieniać jak najczęściej. I tyle. Także no, przeglądać nie będę. Nie widzę sensu. Za tydzień prawdopodobnie będzie pogoda jeszcze wyższa. Prognozy u mnie tutaj na środę to jest 20 stopni. W środę mnie nie będzie, będę w pracy, ale jeżeli ona się utrzyma na kolejny weekend, żeby było około 15 stopni i słoneczko, że dużo nie wiało, to zrobiłbym jeszcze jeden przegląd. Chciałbym sprawdzić, jak wygląda stan czerwio. Czy te jajeczka, które były przy ostatnim przeglądzie, czy one się już są jako czerw zamknięty, czy już się wygryzły, czy pszczoły też nie wyjadły część tych jajek, bo po prostu przyszedł duży mróz wtedy i to jest całkiem możliwe, że one musiały część tych jajeczek, część tego czerwiu po prostu zjeść. No ale mam nadzieję, że nie. Tak jak mówię, no to jest jedyna rzecz, którą w tej chwili chciałbym sprawdzić. Oraz jakieś tu tańczą, ale niedużo. Oraz w siódemce nie wiem, czy jest matka. Matka jest, nie wiem, czy czerwi. Nie było jajeczek. Wydaje mi się, że gdyby było coś z nią nie tak, to ona by trutowo czerwiła. A nie, że w ogóle jajek nie składa. No ale nie wiem tego. Widzę, że pyłek noszą. Ale to jeszcze nie świadczy o tym, że matka składa jajka. No ale super było właśnie zobaczyć do tej siódemki. Jedynie tutaj mam wątpliwości, czy wszystko jest ok, jeżeli chodzi o matkę. Także to na tyle. Ja tutaj zaraz sobie kawę przyniosę, usiądę, by ktoś nie wiedział, dlaczego tam jest ta puszka po farbie cały czas, bo ja często tam siadam. Pod płotem pszczółki nie latają, ja widzę, jak pyłek noszą. No ogólnie na tym siedzeniu też. Ale tam mam taki troszkę lepszy widok. Także cześć. Mam nadzieję, że może od razu właśnie złożę życzenia świąteczne, wesołych, radośnych świąt. I tyle. Trzymajcie się. Cześć.